Cztery. Jeden kolor miał niebieski, same w środku miał papiery. Drugi żółty, bardzo ładny, a w nim tylko te tworzywa, które jeśli się nie mylę, to plastikiem się nazywa. I zielony domek jeszcze, tam gdzie inne podstawione i to wszystko, co jest szklane, do środeczka miał wrzucone. Czwarty domek był brązowy, w nim zapachy wyczuwalne, bo mieszkały tutaj tylko rzeczy biodegradowalne. Kiedyś ktoś bałagan zrobił. Problem z tego powstał wielki, bo wymieszał i plastiki, szkło i wszystkie też papierki. Żółty domek głośno krzyczał. Tak nie można, co to będzie, już tak przestanę czy na zawsze. I niebieski rzekł dwa słowa. To są rzeczy niesłychane, żeby śmieci były razem. Tak po prostu wymieszane. Dom zielony się oburzył. Ja dziś na to się nie godzę. Kto to zrobił? Jakiś chłop, ale na nim się zawiodłem w szlodze. Dom brązowy tak powiedział. To okropne. Żeby wszystko zgrywać się tam. Na to wszystko naszły dzieci, co spacerkiem szły z przedszkola. Dzieci, gdy to zobaczyły, zgodnym chórem zawołały. Obawy pomożemy, my to wszystko posądzamy. Panie już nas nauczyły, nie to trzeba pomóc. Działamy w dobry sposób na życie. Trzeba robić segregację. Słuchaj dobrze, mamy rację. Jak to nie trudno, bo dzieci nauczą, to po prostu na tym, że nie ma.
to niebieskie, tylko nie zapomnij tego. Chcesz być może mini trudnego. Trzeba zacząć od tego, by posądzać własne śmieci, tego ucieszyli dzieci. Zabrały się do pracy. Szybko, ładnie posprzątały, swą postawą wszystkim wkoło bardzo ładny przykład dały.